Cześć, witam Was kolejny raz w zadaniu NordGIPS. W tym zadaniu mieliśmy przygotować trzy podpowiedzi, jak sobie radzimy na budowie, jak planujemy pracę na tej budowie. Ja mam dla Was takie trzy podpowiedzi. Będę tutaj odkrywał jakieś Ameryki, nie będą to bardzo skomplikowane patenty. Po prostu mam jakieś trzy zasady, których zawsze używam na budowie. Dzięki ich wprowadzeniu jakoś udaje mi się to poskładać do kupy i utrzymać całkiem niezły tempo prac. Zatem zapraszam do oglądania. Pierwszy patent to będzie koło. Zwykłe koło, wynalazek starożytnych, ale ja go bardzo często używam. Jest mi niezmiernie przydatne, gdyż często zmieniamy swoje położenie. Nie możemy trzymać narzędzi w jednym miejscu, gdzie będzie zawsze to ładnie dostępne, ponieważ pokonujemy na co dzień duże odległości, zawsze używamy transportu, ale żeby Wam to pokazać, przeniesiemy się na budowę. No i właśnie, jak widzicie, wykorzystujemy koło praktycznie w każdym możliwym środku. Zawsze patrzymy na to, czy nasze narzędzia mają kółka, czy użyjemy innych kółek, używamy taczek, używamy platform, a wszystkie narzędzia, które mają kółka, toczą się na nich same. Staramy się nie podnosić narzędzi, nie przestawiać ich, możliwie dowozić, przewozić po to, aby oszczędzać siły, aby nie marnotrawić ich na niepotrzebne czynności, gdyż utrzymanie sił w dłuższym czasie jest naszym priorytetem, także staramy się ich nadmiernie i niepotrzebnie nie tracić. Dlatego wykorzystujemy koło co nóż w różnych środkach transportu i staramy się nie brać nic na barki, a wręcz przeciwnie, wszystko przewozić, tak jak widzicie tutaj. Pierwszy patent na usprawnienie sobie pracy już poznaliście, teraz przyszła kolejna patent drugi. Moim drugim patentem jest to, że wszystko staram się zaplanować. I nie mówię tutaj o wykonywaniu prac według sztuki, ale staram się przed rozpoczęciem prac wejść, rozejrzeć się. Jeśli jest to malowanie, to staram się zapoznać, jak wygląda pomieszczenie, mam jakieś trudne elementy, czy ewentualnie te elementy są łatwiejsze, czy mam proste ściany. To pozwala mi rozplanować pracę i jakieś trudniejsze elementy wyłapać, aby móc się na nich lepiej skupić. Dlatego robię sobie taki pierwszy plan. On oczywiście się zmienia w trakcie prac, ale to pozwala mi skutecznie się skupić tylko na wykonywanej pracy. I w ten oto sposób dochodzimy do trzeciej zasady organizacji pracy na budowie. U nas tą trzecią zasadą jest utrzymywanie etapów pracy. Polega to na tym, że staramy się na całej budowie zawsze utrzymywać po kolei wszystkie etapy pracy. Nie wychodzimy z innymi pomieszczeniami do przodu. Jeśli już robimy jakiś etap, robimy go od początku do końca we wszystkich pomieszczeniach na całej budowie. Także jeśli zaczynamy od jakiejś przygotówki, powiedzmy rozkładamy folię, to robimy to na całym zakresie budynku czy naszej pracy. Jeśli później przystępujemy do czyszczenia, do szlifowania, również wykonujemy to na całym budynku. Tak samo jak i pozostałe czynności wykonujemy w etapach od samego początku do samego końca. Nie robimy tak, że przygotowujemy jakieś pomieszczenia po kolei wcześniej, chyba że jest to gdzieś tam wymagane, ponieważ inne ekipy muszą wejść i coś tam zrobić po nas, ale staramy się właśnie utrzymywać etapy od samego początku do końca. Co nam to daje? Utrzymywanie etapów pomaga nam wprowadzać maszyny, które znacznie przyspieszają pracę. Pracujemy często na agregatach, czy również na przykład na oklejarkach, jak i na skrzynkach wykończeniowych taptek. I te urządzenia naprawdę świetnie pracują, jeśli mają duży zakres prac, dlatego staramy się, żeby na każdym etapie, na którym będziemy pracować, ten zakres był jak największy,
po to, aby wycisnąć maksymalną ilość z możliwości tych urządzeń. Ponieważ startowanie na tych urządzeniach gdzieś na pojedynczych pomieszczeniach często mija się z celem, gdyż musimy zadbać o ich konserwację, o ich utrzymanie, a kiedy zaczynamy nimi pracować i one pracują przez dłuższy okres czasu, wtedy dopiero widzimy, w jaki sposób te narzędzia nam przyspieszają pracę. One wtedy dopiero mogą pokazać swoje możliwości i wtedy ta nasza praca jest efektywna. Także to była trzecia z moich złotych zasad, jakich używam na budowie. Zasad, które pomagają mi w organizacji tej budowy i które pomagają mi przede wszystkim w przyspieszaniu i optymalizacji pracy na tej budowie. Także staram się ich trzymać, nie przemęczać się, planować sobie wszystko i działać zgodnie z etapami. Tak to właśnie wygląda. To są moje trzy złote zasady organizacji pracy na budowie. Do następnego zadania. Pozdrowienia, cześć!